kwak, 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 kwak. Zobacz no, zobacz no, czyje imieniny dzisiaj są. Jesień jak widać w pełni, pogoda pod psem, ale to nie odstrasza nas przed podróżowaniem. Dokąd tym razem wybrała się redakcja Młodej Generacji? O tym w serwisie informacyjnym. W serwisie informacyjnym RMG witają Klaudia Muras i Weronika Jarecka. Jesteśmy w Lubochni. To nasza kolejna wizyta w tej malowniczej miejscowości. Tym razem będzie imieninowo. Zajrzyjmy zatem do kalendarza, żeby ustalić, jakie wyjątkowe imieniny świętuje się na przełomie listopada i grudnia. Na przełomie listopada i grudnia w kalendarzu prawdziwy wysyp popularnych imienin. Bohaterami tego serwisu będą Katarzyna, która obchodzi imieniny 25 listopada, Andrzej, solenizant z 30 listopada, Barbara, która świętuje 4 grudnia i Mikołaj, patron 6 grudnia. A teraz ważna wiadomość. Solenizant to nie to samo co jubilat. Solenizant obchodzi imienny, a jubilat urodziny, bo jubileusz to rocznica, na przykład urodzin czy ślubu. Skoro już wiemy, że dziś mówimy o solenizantach, to czas na pierwszą bohaterkę z 25 listopada. Informacje o Katarzynie przekażą nasi reporterzy. Katarzyna to solenizantka z 25 listopada. W tradycji słowiańskiej w nocy z 24 na 25 listopada obchodzono święto wróżb dla panów. Katarzynki zwyczaj chyba mniej popularny od znanych Andrzejek, ale oparty na podobnej zasadzie. W tym dniu wszyscy kawalerowie wróżyli sobie dobrą żonę. Dlatego bawmy się w Katarzyny, szukajcie chłopaki dziewczyny. Ale Katarzynki to nie tylko wróżby. O tym, czym są jeszcze Katarzynki, nasi reporterzy. Katarzynki to rodzaj toruńskich pierników. W polewie czekoladowej są najlepsze. Kształt katarzynek mają również płyty chodnikowe, które tworzą toruńską piernikową Aleję Gwiazd. Odpowiednikiem katarzynek w wersji żeńskiej są Andrzejki. Wigilia Świętego Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada, to wróżby z wosku, butów i kart. Andrzejki to święto obchodzone w Wigilię Andrzeja w nocy z 29 na 30 listopada. W tę magiczną noc pełną wróżb, ale i dobrej zabawy, panny szukają kandydatów na męża, a sposobów było sporo. Święty Andrzej to patron Szkocji, Grecji i Rosji. Rodowód wróż Andrzejkowych do końca nie jest znany. Niegdyś to matrymonialne święto było traktowane bardzo serio. Dzisiaj raczej się z niego śmiejemy i traktujemy w kategoriach dobrej zabawy, podobnie jak zapomniane Katarzynki. My też postanowiliśmy powróżyć i teraz zapraszamy Was do salonu wróżb Andrzejkowych. Polega ta wróżba? Na wbijaniu szpilki w miejsce jakieś. I na tym później się odwraca i widzi się, jakie imię chłopaka. A ty już wróżyłaś sobie? Jeszcze nie. Na czym polega ta wróżba? Trzeba wyciągnąć kopertę, w której jest kolor i tutaj jest przepowiednia tego koloru. Piotrek, spróbujesz? Oczywiście. Zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić. Nie bądź taki roztrzepany. A co trzeba zrobić w tym miejscu? Wybrać kartę i przeczytać przepowiednię. Redakcja przygotowała dla grzecznych niespodziankę. Ciastko z wróżbą. Tego. Teraz wiem wróżbę. Jaką wróżbę znalazłaś w ciastku? Będziesz często odwiedzany. A ty? Szykuje się dużo prezentów. A ty co masz ciekawego? Będziesz miło zaskoczony. Się udało. Teraz czas na grudniowych solenizantów. Pierwszą z nich jest Barbara, patronka górników i hutników. Z czym kojarzy ci się Barbórka? Barbórka kojarzy mi się ze świętą Barbarą. Czy wiesz, kiedy obchodzimy Barbórkę? Tak, obchodzimy ją 4 grudnia. A wiesz, czy ją jest ona patronką? Tak, górników. A teraz ważna informacja pogodowa. Jak wiemy, przysłania są mądrością narodów, a wiele z nich dotyczy pogody. Od wieków wiadomo, że jeśli Barbara po wodzie, to Boże Narodzenie po lodzie. Zatem obserwujmy, jaką pogodę przyniesie święta Barbara, a już 4 grudnia będziemy wiedzieć, czy na gwiazdkę spadnie śnieg.
Na koniec zostawiliśmy to, co najprzyjemniejsze, czyli Mikołajki. O tym, kim był święty Mikołaj, nasi reporterzy. Mikołajki od jakiegoś czasu, z roku na rok, stają się coraz powszechniejszym zwyczajem. W szkołach odbywają się mikołajkowe losowania, aby 6 grudnia można było obdarować się prezentami. Zwyczaj ten wiąże się z osobą świętego biskupa z Miry, Mikołaja, który swój majątek rozdał ubogim. Postać tę rozreklamował koncern Coca-Coli, który nieco zmienił wizerunek purpurata. Dziś Mikołaj nawet przedszkolakom kojarzy się z poczciwym, grubym staruszkiem z siwą brodą w czerwonym płaszczu. Przybywa do nas z Laponii, gdzie przez cały rok odpisuje na listy i pakuje prezenty. Będąc niezauważonym, zostawia je dla nas pod choinką w dniu Wigilii. Ale jest jeden warunek. Byłeś grzeczny? A czy obietnica poprawy wystarczy? No nie wiem. Byłem. Święty zostawia podarunki grzecznym, a rózgi tym, którzy muszą pracować nad zachowaniem. W misie RMG nie może zabraknąć sportu. O tym, co w sportowym świecie piszczy Kajetan Dziuda. Eksperymentalne składy na mecze ze Słowacją i Irlandią nie wypaliły. Kolejny selekcjoner udowodnił, że polska ekstraklasa ma poważne problemy. Pierwszy mecz przegrali 0-2, drugi zremisowali 0-0. Ministra, a właściwie minister sportu Joanna Mucha straciła stanowisko. Ciekawe, co pokaże jej następca. Przypominamy, że rozpoczął się sezon narciarski. Trzymamy kciuki za polskich skoczków. Piotra Żyłę i Kamila Stocha. I oczywiście za Justynę Kowalczyk. A teraz niespodzianka. Muzyczna. Nasze redakcyjne koleżanki Marta i Basia obchodzą swoje święta. Marta urodziny i to w Katarzynę, a Basia imieniny. W imieniu całej redakcji życzymy im 100 lat przed kamerą. W milinowo-urodzinowym nastroju żegnamy się z Wami. Dla RMG z Lubochni, Weronika Jarecka i Klaudia Muras. Zobacz no, zobacz no, czyje imieniny dzisiaj są. Dziecinny jakiś w głowie, tu muszę, może komuś.